Witamy Państwa bardzo serdecznie na prezentacji zarządu grupy Kęty S.A. dotyczącej opublikowanych wczoraj prognoz na rok 2023. W prezentacji weźmie udział zarząd w pełnym składzie. Dodatkowo segment opakowań giętkich omówi pan Rafał Lechowicz, prezes zarządu spółki matki segmentu, czyli Alupol Packaging S.A. Zaczniemy od wstępu, czyli omówienia szacunkowych wyników 2022 roku, które również w dniu wczorajszym zostały opublikowane. Prezentację rozpocznie pan prezes. Panie prezesie, proszę. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na przedświątecznym spotkaniu. Dziękuję, że znaleźliście czas, żeby poświęcić go dla grupy Kęty. Ten taki na ogół czas, gdzie wszyscy jesteśmy zajęci. Proszę Państwa, zaprezentujemy Państwu dzisiaj prognozę na 2023 rok, ale zanim do tego przejdziemy, to może dwa słowa na temat roku 2022. Zamknęliśmy kwartał i ten kwartał wstępnie zamknęliśmy. Zamknęliśmy kwartał, o którym mówiliśmy już, że nie będzie łatwy, czwarty kwartał. To po konferencji, po trzecim kwartale informowaliśmy, że odnotowujemy wyraźny spadek zainteresowania naszymi produktami przez klientów. Wiązało się to z dużym zatowarowaniem przez klientów i stąd też brak tych zamówień i zmniejszony popyt. To oczywiście odbiło się na wynikach roku 2022, ale nie na tyle, żeby nie był to rok rekordowy. Proszę Państwa, niemalże 6 miliardów przychodów, ponad miliard EBITDA, pierwszy raz w historii grupy Kęty miliard EBITDA i 656 milionów zysku netto. To jest rekord, o jakim mogliśmy tylko pomarzyć kiedyś. Nie wyobrażałem sobie, że pisząc strategię na 2001-2025, nigdy byśmy nawet nie śmiali myśleć o tym, żeby zrobić miliard EBITDA. To zostało wypracowane tak naprawdę dzięki ciężkiej pracy naszych pracowników. To jest z tego miejsca już na wstępie naszej prezentacji chcę podziękować pracownikom za trud, każdemu pracownikowi, każdemu, kto stoi przy maszynie i każdemu menadżerowi, zarządom spółek za trud, który i dokonanie, które stało się faktem. Miliard EBITDA zostało, proszę Państwa, wypracowane przy wykorzystaniu maksymalnych mocy, jakie w grupie Kęty są zgromadzone, wszystkich aktywów, wszystkich kompetencji i ciężkiej pracy ludzi w systemach czterobrygadowych, kolokwialnie mówiąc piątek, świątek, sobota, niedziela, bez przerw, czasami opóźniając specjalnie jakieś przeglądy maszyn, urządzeń po to, żeby skorzystać z koniunktury. I to cały zespół pod nazwą Grupa Kęty zrealizował i z tego jestem ogromnie dumny. Rok 2022 to był rok, w którym przyszło nam pracować rzeczywiście w skrajnie maksymalnym popycie na nasze wyroby. To zauważyliśmy zarówno w segmencie wyrobów wyciskanych, gdzie padały rekordy na prasach, gdzie nie mogliśmy czasami wykonać niektórych zamówień dla naszych klientów. To również nieprawdopodobny rok, jeżeli chodzi o folię BOPP. To były zdarzenia, o których wcześniej nie mogliśmy mieć nawet nadziei, że tak będzie, że będzie kolejka po folię BOPP i będziemy mogli ją sprzedawać z rentownością ponad 30%. Przypomnę tylko, że zakładając biznesplanie na obie te maszyny zakładaliśmy 13% rentowności, co i tak było bardzo wysokim, czasami dla niektórych nawet zbyt wysokim zadaniem, ponieważ na ogół takie biznesy pracują na poziomie 9-10%. Także to wykorzystanie rynku przez, szczególnie w pierwszym półroczu, przez segment opakowań giętkich, to jest, krótko mówiąc, majstersztyk, proszę Państwa, i zarobienie dużo większych
pieniążków dla akcjonariuszy niż to miało miejsce, to było planowane. No niestety, tak jak wspomniałem, w czwartym kwartale ten popyt się pogorszył. Jednocześnie no, operacyjnie państwo wiedzą, że no, spółka na Ukrainie to na, w tej chwili coś tam pracuje, ale o problemach, jakie tam są, przede wszystkim z energią, państwo zdają sobie sprawę i trudno zaliczyć to aktywo do pracujących i przynoszących zysk, to raczej my w geście solidarności staramy się pomagać naszym kolegom z Borodianki, działając dzisiaj poprzez dostawy różnego rodzaju sprzętu, żywności, leków, po to, żeby zmniejszyć cierpienie, które dotknęło tych ludzi. Jeśli chodzi o inwestycje, to dokonaliśmy pewnych przesunień w segmencie wyrobów wyciskanych i w SSA, chodzi o dwie prasy i chodzi o zakład w Złotowie, taki Aluprofbiz, produkcyjno-magazynowy zakład, który ma pomóc nam w logistyce w przyszłości. No oczywiście to się zadziało w ostatnim kwartale, gdzie już zauważyliśmy, że popyt na nasze wyroby wyraźnie spada. I przechodząc do roku 2023, proszę państwa, no kuriozum, no życie potrafi pisać różne scenariusze i nieznane nam czasami są i czasami nawet zabawne pewne historie. I tak się też dzieje w przypadku grupy Kęty. Proszę sobie wyobrazić, że jako prezes pierwszy raz będę musiał, pierwszy raz od 13 lat, czyli taka cyfra nie do końca dla niektórych szczęśliwa, dla mnie zawsze była szczęśliwa. Więc od 13 lat zawsze pokazaliśmy wyższe budżety rok do roku, zawsze kroczyliśmy w górę i to jest pierwszy raz, gdzie pokazujemy państwu budżet, który zakłada realizację mniejszych wyników niż rok poprzedni. No ale jak powiedziałem, los potrafi czasami zadrwić. Rok 2022 ekstremalnie doskonały dla grupy, a w rok 2023 wchodzimy niestety w okres stagnacji, nazwijmy to, kryzysu, różnie się mówi. Z różnych branż i gałęzi przemysłu płyną inne informacje, natomiast my oparci w dużej mierze o sektor budowlany, no musimy powiedzieć, że odnotowujemy wyraźny spadek zapotrzebowania na nasze produkty z tego rynku w tym czwartym kwartale i również nie widzimy, żeby na pierwszy kwartał było to zapotrzebowanie dużo większe. Druga sprawa z tego otoczenia, no Eldorado na BOPP też się skończyło, tak brzydko powiem. Te zamówienia spadły, te marże są już niższe, no i teraz zaczyna się powrót do normalności, zaczynamy funkcjonować na zasadach walczymy o klienta, walczymy o zamówienia. Dobre jest to, że uspokoiło się z surowcami. Mieliśmy sytuację, gdzie mogliśmy kupić wlewków, gdzie mogliśmy kupić aluminium, gdzie sok walczył o granulat. Mieliśmy całą masę kłopotów, natomiast w tym momencie te kłopoty się skończyły. Surowiec jest dostępny i to jest dobra wiadomość. W pozostałych działalnościach operacyjnych, no to pod koniec, uruchomimy pod koniec pierwszego kwartału kolejną prasę WSWW oraz na koniec roku kolejną. Proszę państwa, zakładamy EBITDA na poziomie strategii, którą przyjęliśmy. Ja tylko, oczywiście zmieniają się koszty finansowe, one będą wyższe ze względu na inflację i wzrost oczywiście kosztów kredytów. Natomiast to nie zmienia w absolutnie żadnym stopniu tego, po czym się podpisaliśmy i co chcieliśmy i jaką umowę podjęliśmy z państwem i z rynkiem kapitałowym i z akcjonariuszami. Ja chcę tylko przypomnieć, że grupa Kęty jest co roku nagradzana, wyróżniana i od lat słynie z tego, że jest spółką transparentną. My nie mogliśmy państwu przynieść dzisiaj budżetu innego na 2023 rok niż takiego, który jest tworzony tak jak przez ostatnie 13 lat, czy ile ja jestem prezesem, już nawet nie wiem. Po prostu jest to budżet zrobiony przez nasze jednostki, przez każdego handlowca, przez każdego szefa produkcji. Są to budżety cząstkowe, one są zbudowane od dołu i z tym do nas poszczególne
wydziały, oddziały, a potem segmenty i potem złożyło się to na grupę Kęty, przyszły. My nie możemy w tej chwili państwu, nie mamy prawa i wręcz to jest karalne, żebyśmy mówili państwu coś innego niż to, z czym przyszli do nas nasi handlowcy. Handlowcy mówią, niestety, szefie, klienci, przynajmniej w Polsce na pewno, deklarują 20, 30, 40, niektórzy 50% mniej zamówień. I to państwo obserwujecie, przecież nie żyjemy w jakiejś szklanej bańce, tylko widzimy, co się dzieje w biznesie deweloperskim czy ogólnobudowlanym. To jest spadek sprzedaży w hipermarketach budowlanych o 40%. To nie jest jakiś wymysł, tylko to jest fakt. I z tym trzeba się zmierzyć, dlaczego do tego należy tak podejść. To są też zadania, które grupa czy firma musi podjąć i z takimi zadaniami się mierzyć. Także ta, proszę mi wierzyć, praca wykonana przez wszystkich w tej firmie odpowiedzialnych za tworzenie budżetów została zrobiona, wykonana bardzo rzetelnie. I chcemy tylko powiedzieć, że będziemy kontynuować naszą politykę. Nie widzimy żadnego zagrożenia w realizacji naszej strategii i chcemy ją zrealizować i dostarczyć państwu te wyniki, które obiecaliśmy na początku 2021 roku, czyli w 2025 roku uważamy, że EBITDA tam jest, staje się na poziomie 860 milionów, jest niezagrożona. To tyle, chyba mogę na koniec jeszcze coś podsumować, chyba że tak się zastanawiam, ale myślę, że mogę też to powiedzieć teraz, bo proszę państwa, też jest taka dla mnie trochę dziwna sprawa, dlatego że w rozmowach z analitykami czasami zastanawialiśmy się, że niektórzy, jak już zobaczyli miliard przy grupie Kęty, to już uznali, że to jest dane raz na zawsze. No mnie to bardzo mocno, powiem szczerze, zastanawia, dlatego że czasami się należy zastanowić, czy folię BOPP na przykład sprzedaje się z 30-paru% marżą. Jeśli by tak było, to my byśmy nie postawili dwóch urządzeń, tylko postawilibyśmy 5 takich urządzeń. Ale musielibyśmy założyć, że cała konkurencja i cały świat zamknął oczy, jest ślepy i w ogóle nie widzi tego produktu. Więc pewnego rodzaju założenia trzeba przyjąć takie, które przyjęliśmy budując strategię. To jest firma, która jest na poziomie kilkunastu procent, a nie kilkudziesięciu procent, jeżeli chodzi o marżowość. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeśli tylko nadarzy się okazja i taka okazja może być, to pokazaliśmy w roku 2022, że no i wcześniej, w 2021, 2020, bo to był COVID, bo to kanał Suezki, nie wiem, był niedrożny, czy też wojna wybuchła, pojawiają się momenty, których zupełnie nie przewidujemy, tworząc prognozę, tworząc budżet. I takie momenty dzięki kompetencjom, umiejętnościom można wykorzystać i proszę zauważyć, że przynieśliśmy te ostatnie 3 lata dużo większe zyski. Dzięki temu mogliśmy wypłacić dużo większą dywidendę akcjonariuszom, aniżeli to było możliwe i zakładane w strategii. Także to jest najważniejsza informacja, którą chciałem dzisiaj państwu przesłać, że niewiele martwi nas to, że jest oczywiście rok 2023 mniejszy od 2022, bo tak powtarzam, 2022 był wyjątkowy. Podstawową sprawą dla nas dzisiaj jest to, żeby zachować w firmie pełne kompetencje, żeby te aktywa, które mamy, były cały czas przygotowane i kompetencje w firmie, żeby były, żeby nawet ten rok 2023, który zapowiada się kryzysowo, być może będzie lepszy od drugiego półrocza, trudno powiedzieć, co się może wydarzyć, żeby ten rok po prostu wykonać przyzwoicie, ale powtarzam, zachować wszystkie kompetencje w tej firmie, ponieważ udowodniliśmy państwu, że jak jest dobry wiatr, to potrafimy zarobić bardzo dużo pieniędzy dla akcjonariuszy. I z takim przesłaniem chciałbym przejść do prezentacji poszczególnych segmentów. Panowie przedstawią państwu, z czym będą mieli do czynienia w 2023 roku, jak chcemy do tego roku podejść. Ja uważam, że podchodzimy do tego roku, trudnego roku, odpowiedzialnie, szczerze wobec akcjonariuszy,
i czeka nas bardzo ciężka praca, żeby zrealizować te cele. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przejdziemy do segmentów operacyjnych. Rozpocznie pan Piotr Wysocki. Proszę bardzo, panie Piotrze. Tak jak prezes już tu mówił, to jest rekordowy rok również dla segmentu wyrobów wyciskanych. Takich wyników, jakich w tym roku nie osiągnęliśmy w historii. Fantastyczny rok, ale taki trochę dziwny, bo podzielony na dwie części. Pierwsza połowa roku, gdzie można było, wykorzystaliśmy praktycznie wszystkie sprzyjające okoliczności. Można było sprzedać wszystko i za każdą cenę. I druga połowa roku, gdzie zaczyna się ten trend spadkowy zamówień u nas, pochodzący z tego, że klienci przestają, mają również spadek zamówień u siebie. Chciałbym popatrzeć, jeżeli zwrócimy uwagę tutaj na ten wykres, który jest po lewej, prawej stronie, czyli wykres, jak zachowywały się wlewki, on właśnie odzwierciedla, jak wyglądał ten rok. 1500 i zjazd poniżej 900, to jest poniżej 30% zjazd na cenie wlewka, ale to jest pochodna popytu, który można powiedzieć, że w tym wypadku się załamał, zejście 30%. Ta korekta w tym trendzie wzrostowym trwa również w roku, widzimy to w pierwszym półroczu 2023. Mówimy o tym, że tych zamówień będzie mniej. My potem jeszcze zobaczymy na następnym slajdzie, chcemy zrobić nawet więcej tych ton przez różne nasze działania na rynku po to, żeby ten rynek mieć i to jest najważniejsze. Jeżeli ja mam rynek, to kiedyś, dzisiaj spadają marże, dzisiaj spadają zyski, ale mając rynek, kiedyś będziemy mogli na tym rynku te marże i zyski odrabiać. Z takich rzeczy ujemnych, złych, które uderzą nas w roku następnym, które mają bardzo też właśnie duży wpływ na marżę, to są ceny energii. W grupie to segment wyrobów wyciskanych jest największym konsumentem i prądu, i gazu, i 70% tych podwyżek, które przypadają na grupę, są pochłaniane przez segment wyrobów wyciskanych. Z takich rzeczy na plus, to mówimy o tym dalszym rozwoju elektromobilności i faktycznie jeżeli popatrzymy na cały automotyw, to bardzo różnie się zachowuje, to jest bardzo szeroki zresztą dział, to jest bardzo szeroka branża, od autobusów do transportu, ale elektromobilność działa na plus, na wzrosty i te projekty, które kiedyś zaczęliśmy, one w roku 2023 pójdą pełną parą i zaowocują przynoszeniem nam zysków, korzyści. Stabilny popyt w obszarze stopów twardych, to też jest bardzo ważne, ale to jest związane też z sytuacją geopolityczną, to jest związane generalnie z wojną na Ukrainie. Stopy twarde na dzień dzisiejszy do zbrojeniówki można sprzedać bardzo dużo, każdą ilość dosłownie, jest tam szaleństwo akurat w branży zbrojeniowej jest dzisiaj szaleństwo zakupów, jeżeli chodzi o stopy twarde. I na tym kryzysowym roku, który mówimy, chcemy sprzedać jednak więcej tych ton. Więc z kilku, przede wszystkim, jaki powód? Jeżeli my mamy dony, jeżeli mamy obłożone prasy, to możemy sobie, mamy wtedy lepszą wydajność, mamy wtedy lepsze uzyski, ten zakład lepiej w tym momencie pracuje efektywniej. Obłożenie pras pełne powoduje efektywność zakładu. Do tego musimy dążyć. Chcemy wykonać 90 tysięcy ton, to jest 6 tysięcy ton więcej, ale będąc w grupie, mając w grupie Aluprof, jest tutaj przesunięcie też tego tonażu, który Aluprof do tej pory kupował na zewnątrz. My nie nadążaliśmy z produkcją w roku 2022 na potrzeby Aluprofu. Aluprof kupował to na zewnątrz. Dzisiaj część z tego wzrostu, tych 6 tysięcy ton jest przekierowane z powrotem do segmentu wyrobów wyciskanych. Dodatkowo patrząc na kierunki, na których chcemy dodatkowe te tony pozyskać, tak jak mówię, na spadającym rynku. Także
To jest pozyskanie tych 6 tysięcy ton jest bardzo dużym wyzwaniem dla służb handlowych. Jest to przemyślane. Widzimy, gdzie możemy to wziąć. Możemy to wziąć na eksporcie. Na kraju będzie bardzo trudny rynek. Chcemy obronić naszą pozycję lidera na rynku profili aluminiowych. Chcemy urosnąć w eksporcie. Przez ostatnie lata naszą strategią było rozbudowywanie służb handlowych w krajach ościennych, w Niemczech przede wszystkim. To jest nasz główny rynek. Działamy tak, żeby mieć ten rynek, a na tym rynku kiedyś tendencje się odwrócą i będziemy zarabiać lepsze pieniądze. Tak jak mówię, patrząc na rekordowy rok, spodziewamy się trudnego roku 2023, natomiast to jest tak jakby, patrząc na strategię segmentu wyrobów wyciskanych, my jesteśmy praktycznie zgodni ze strategią. Mówimy o tym, że ta strategia jest do roku 2025 i spokojnie taką strategię, którą pokazaliśmy 5 lat, 3 lata temu w tej chwili, to taką strategię dowozimy. Będzie to, porównując 2022 do 2003, faktycznie może być to słabsze, ale to jest tylko jeden rok w długiej historii grupy Kęty, segmentu wyrobów wyciskanych. Jest to jeden rok słabszy przy iluś tam latach ostatnich 10 wzrostowych. Inwestycje, to co już prezes wspomniał, kompleks dwóch pras, troszeczkę przesunęliśmy te prasy ze względu też na sytuację przepraszam, na rynku, ale nie porzucamy tych inwestycji. Wierzymy, że ten rynek w roku, drugiej połowie 2023 już powinien może nie eksplodować, ale wrócić do jakichś normalnych poziomów zadowalających, być może podobnych nawet jak pierwsza połowa roku 2022. Inwestujemy również zgodnie z naszą strategią, kiedyś przyjęto, w produkcję komponentów. To są komponenty, mówimy to komponenty, ale to jest generalnie inwestycja w branżę automotive, w produkcję elementów aluminiowych dla branży automotive, a w szczególności właśnie dla elektromobilności. To tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do omówienia założeń, prognozy segmentu systemów aluminiowych. Pan prezes Tomasz Grela, proszę bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim przejdę do omówienia prognozy na przyszły rok, kilka słów tytułem podsumowania kończącego się roku 2022. Podobnie jak w całej grupie, dla nas również był to rok wyjątkowy, rekordowy. Przychody przewyższające 2 miliardy 400, zysk na poziomie EBITDA 366 milionów. Tak jak powiedziałem, są to wyniki rekordowe. Wykorzystane w dużej mierze, podobnie jak u kolegi z segmentu wyrobów wyciskanych w pierwszym półroczu, podobnie jak u nas był to rok bardzo dynamicznie zmieniający się, wyjątkowo rekordowe pierwsze półrocze i zdecydowanie inne, trudniejsze półrocze drugie. Dość powiedzieć, że to drugie półrocze to są spadki ilościowe na poziomie kilkunastu, 15 nawet procent w ujęciu rok do roku. Co spowodowało, że ten wynik na koniec roku jest bardzo dobry, ale być może niższy niż spodziewaliśmy się go po analizie wyników pierwszego półrocza. Niestety wpływ na to miała w dużej mierze pogarszająca się sytuacja na rynku budowlanym. Państwo śledzicie wszystkie komunikaty, wszystkie informacje i zdajecie sobie sprawę pewnie z tego, jak wygląda prognoza dotycząca tego rynku na kolejny rok. Można tylko przytoczyć tutaj cyfry, informacje o tym, że ilość wydanych pozwoleń na budowę czy ilość rozpoczętych budów to są spadki w trzecim, czwartym kwartale dochodzące do kilkudziesięciu procent. Jak my widzimy rok kolejny i z czym będziemy się musieli zmierzyć, ta sytuacja, która dotknęła nas w trzecim, czwartym kwartale prawdopodobnie będzie wyglądała podobnie w roku kolejnym. Spodziewamy się, że w samym rynku krajowym spadek może być kilkunastu, nawet kilkudziesięcioprocentowy, a mówię to jako
firma, która reprezentuje 43% rynku aluminiowego w Polsce, jeżeli chodzi o systemy architektoniczne i 70% udziału w rynku systemów roletowych. W związku z tym tą wiedzę zebraną z rynku mamy bardzo dokładną. Natomiast my spodziewamy się głównie dlatego, że inaczej oceniamy w przyszłym roku trochę rynek eksportowy. Spodziewamy się, że nasza sprzedaż na rynku krajowym będzie mniejsza o jakieś 6-7% uwagi na to, że duża część naszych klientów produkuje produkty i eksportuje. W związku z tym wykorzystają prawdopodobnie nasi klienci, a co za tym idzie również my, sytuację polepszającej się koniunktury na rynkach eksportowych, zwłaszcza takich, gdzie przewidziano już, czy wdrożono, czy planuje się zwiększenie wydatków na termomodernizację, bo takie plany w większości krajów zachodnich są przygotowane. Chcielibyśmy również rosnąć, tak jak do tej pory, uczestniczyć jakby w powiększającym się rynku eksportowym. Mówimy tu głównie o rynkach Europy Zachodniej, ale również o Bałkanach. Jest to jakby rynek, który obserwujemy od kilku lat i który zaczyna dynamicznie się rozwijać. Jesteśmy tam już, uczestniczymy tam w sprzedaży w kilku krajach. Wydaje nam się, że jest to rynek na przyszłość bardzo perspektywiczny. Nie zapominam natomiast o rynkach z naszej perspektywy już dojrzałych, a taki rynek to jest rynek UK, gdzie ta sprzedaż w tym roku znacząco przekroczy 200 milionów złotych. Planujemy w przyszłości i zacząć to już od przyszłego roku. Po to od kilku lat uruchamialiśmy nowe produkty, certyfikowaliśmy je na rynek brytyjski, żeby dotrzeć do klienta indywidualnego, czego do tej pory nie robiliśmy. Jesteśmy marką rozpoznawalną na rynku brytyjskim jako dostawca systemów głównie do budynków biurowych, użyteczności publicznej, a w tej chwili mamy plan, który powinien pozwolić nam dotrzeć do klienta indywidualnego, czyli tego, który potrzebuje nasze produkty, nasze wyroby do domów i do rezydencji. Chcielibyśmy jeszcze w przyszłym roku z sukcesem, jak wcześniej, wprowadzić nowe produkty, nad którymi pracujemy cały czas, regularnie. Chciałem tylko powiedzieć, że rocznie wprowadzamy od 500 do 700 nowych elementów w naszym cenniku. Natomiast takie główne grupy, na których opierać będziemy swój dalszy rozwój w przyszłym i kolejnych latach, to na pewno jest produkcja szkła ogniowego. Jak już wcześniej informowaliśmy Państwa, rok 2022 to początek produkcji i sprzedaży tego szkła. Także zgodnie z zapowiedzią my już od listopada to szkło z powodzeniem sprzedajemy w rynku. Mamy takie założenia, żeby w przyszłym roku wyprodukować i sprzedać minimum 30 tysięcy metrów kwadratowych tego specjalistycznego szkła. Dodatkowo z takich ciekawostek wprowadzamy w przyszłym roku nowe rozwiązanie, nową pergolę, nowy system drzwi podnoszono-przesuwnych i nowość na rynku przesłon słonecznych, produkt pod nazwą Twin Roll, czyli taka składanka żaluzji i moskitiery. To są tak naprawdę tylko wybrane produkty, z którymi będziemy w przyszłym roku chcieli u naszego klienta z nowościami się pojawić. To wszystko powinno pozwolić nam, mimo tego mocno słabnącego rynku, i takie założenia przyjęliśmy, dokonać sprzedaży powyżej 2 miliardów 350 milionów, czyli szacowany spadek do tego roku jest na poziomie tylko 6%. Niestety rosnąca presja konkurencji, jeżeli chodzi o ceny, prawdopodobnie nie pozwoli utrzymać nam tej wysokiej marży na poziomie EBITDA, jak w tym roku, w latach poprzednich. Także szacujemy, że ta marża będzie około 1,5% niższa niż w tym roku i pozwoli nam osiągnąć zysk na poziomie EBITDA w okolicach 360 milionów złotych. 313 milionów złotych. Tak, przepraszam bardzo. Krótko o inwestycjach. Nasze podstawowe inwestycje to jest przełożona z tego roku inwestycja związana z rozbudową zakładu w Złotowie, o których już Państwu informowaliśmy. Świadomi słabnącego rynku i przesunięcia
potrzeb produkcyjnych zdecydowaliśmy się na przesunięcie o 2 kwartały rozpoczęcia budowy tego kompleksu. Natomiast mamy już wybranego wykonawcę, trwają roboty przygotowawcze i myślę, że z pierwszą łopatę wbijemy na pewno w 1 kwartale. Planujemy zakończyć budynek do końca 2023 roku, pełne uruchomienie i z możliwościami produkcyjnymi do końca 1 kwartału 2024 roku. I to chyba tyle na ten moment. Bardzo dziękuję, daję głos koledze. Bardzo dziękuję. Przejdziemy teraz do trzeciego segmentu, segmentu opakowań giętkich. Pan prezes Rafał Lechowicz. Proszę bardzo, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Grupa Lupol, segment opakowań giętkich. Szanowni państwo, zanim przejdę do prezentacji budżetu na rok 2023, podobnie jak moi przedmówcy, chciałbym w kilku zdaniach podsumować upływający rok 2022. Proszę państwa, obfitował on podobnie jak 2 poprzednie lata w szereg zdarzeń nadzwyczajnych, które pomogły w połączeniu z podejmowaniem decyzji optymalnych w optymalnym czasie, wysoką sprawnością na osiągnięcie niespotykanych wcześniej wyników finansowych. Proszę państwa, obroty w upływającym roku przekroczą 1,5 miliarda złotych, zysk operacyjny 300 milionów złotych, a EBITDA 330 milionów złotych. Chciałbym tutaj wyraźnie zaznaczyć, iż są to prognozy, gdyż pewnie jak państwo doskonale pamiętacie, w branży producentów żywności oszacowanie okresu świątecznego, okresu noworocznego jest praktycznie niemożliwe. Nasi klienci nie są w stanie określić się co do zapotrzebowania na opakowania, dlatego cały czas ten wynik jest otwarty. Proszę państwa, myślę, iż rok 2022 przejdzie do historii nie tylko ze względu na spektakularne wyniki finansowe, ale także, a może przede wszystkim, ze względu na fakt, iż wyraźnego przyspieszenia nabrało tempo zmian struktur opakowaniowych wprowadzanych na rynek. Struktury klasyczne, produkowane z powodzeniem od kilkudziesięciu lat, zaczęły być na dużą skalę zastępowane rozwiązaniami nowymi, tak zwanymi prośrodowiskowymi. Proszę państwa, w tym samym okresie, poproszę może o slajd, prowadziliśmy z naszymi klientami będącymi w awangardzie przytoczonych zmian kilkaset projektów, których przykłady możecie państwo zobaczyć na prezentowanym slajdzie. Zmiany generalnie idą w następujących kierunkach. Tam, gdzie to możliwe, opakowania wielomateriałowe zastępowane są laminatami na bazie papieru, papieru uszlachetnionego, bądź to lakierami termozgrzewalnymi, bądź wysokobarierowymi, bądź cienkimi warstwami polimeru. Tam, gdzie jest to konieczne, gdzie jest jednak wymagana bardzo wysoka barierowość, ze struktur wielomateriałowych rugowane są folie aluminiowe i poliestrowe. Tak więc nowe laminaty bazują najczęściej na wyrafinowanych foliach polipropylenowych i lub polietylenowych. Przypomnę, iż w rozwój produkcji i uszlachetniania tych folii segment inwestował w ostatnich latach. Poproszę o kolejny slajd. Proszę państwa, nowy rok to nowe wyzwania. Na pewno w dalszym ciągu będziemy pracować z naszymi partnerami biznesowymi nad rekompozycją rynku w takim kierunku, aby wprowadzane przez nas opakowania miały jak najmniejszy impact na środowisko naturalne. Myślę, iż predysponuje nas do tego posiadany bardzo nowoczesny park maszynowy, idealnie wpisujący się w przytoczone trendy.
a także, co bardzo istotne, doświadczona, wyspecjalizowana kadra produkcyjno-technologiczna. Szanowni Państwo, niewątpliwym wyzwaniem przy wdrażaniu rozwiązań prośrodowiskowych, prostych, jednorodnych struktur jest zdecydowane skrócenie łańcucha wartości dodanej realizowanego w ramach segmentu. Niestety pociąga to za sobą spadek generowanych marż. Dzieje się tak również dlatego, iż coraz częściej nasze struktury bazują na półproduktach, które musimy kupować u wskazanych przez naszych klientów dostawców w ściśle określonej cenie. Sprowadza to de facto nas, innych producentów opakowań do roli przetwórców powierzonego materiału. Niestety pod presją, o czym wspominał już pan prezes na początku, znajduje się również drugi z naszych segmentów, znaczy segment folii polipropylenowych, na które popyt zaczął gwałtownie spadać już w trzecim kwartale 2022 roku, o czym informowałem państwa w trakcie konferencji wynikowej po trzecim kwartale. Sytuacja na dzisiaj niestety nie ulega zmianie. Szacuje się, iż popyt na polipropyleny w Europie jest najniższy od rekordowego, w negatywnym oczywiście tego słowa znaczeniu, kryzysowego roku 2008. No na pewno nie pomaga, zaznaczam wyraźnie w kontekście biznesowym, tutaj fakt ograniczenia zużycia plastiku praktycznie we wszystkich dziedzinach życia. Pomimo tych niekorzystnych tendencji rynkowych, o których mówiłem, segment podtrzymuje gotowość realizacji wszystkich podstawowych parametrów finansowych założonych na rok 2023 w obowiązującej długoterminowej strategii 2021-2025. I tak zakładamy, że sprzedaż w przyszłym roku przekroczy 1 150 000 zł, a EBITDA osiągnie 195 milionów złotych, co będzie wynikiem o 4 miliony lepszym niż założone w strategii na rok 2023. Poproszę może ostatni slajd. Proszę Państwa, nadal będziemy pracować na wysokim 84-procentowym stopniu wykorzystania posiadanych mocy produkcyjnych. Jeśli chodzi o planowane inwestycje, to wyniosą one zgodnie z założeniami strategii 15 milionów złotych. Państwo widzicie tutaj cyfrę 19,7, gdyż 4,7 miliona to kwota, która przechodzi na dokończenie rozpoczętych inwestycji z roku bieżącego, czyli 2022. To chyba wszystko z mojej strony. Bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę. Pozostaję do Państwa dyspozycji w dalszej części konferencji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy teraz do kolejnej części, którą poprowadzi pan Rafał Warpechowski, członek zarządu i dyrektor finansowy spółki. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Zanim skomentujemy wyniki skonsolidowane za 2023 rok, chciałbym dwa słowa powiedzieć o założeniach makroekonomicznych, które przyjęliśmy tworząc budżet. Jak zawsze skorzystaliśmy w zakresie ogólnoświatowych parametrów, takich jak tempo wzrostu czy kursy walut, z prognoz kilkudziesięciu instytucji finansowych, starając się je uśrednić. Widać z tego, że będziemy pracowali w środowisku wysokiej inflacji, wysokich stóp procentowych i jednak znacznego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego zarówno w kraju, jak i na rynkach europejskich, które są naszym głównym rynkiem eksportowym. Jeśli chodzi natomiast o surowce, o podstawowe surowce, które wykorzystujemy, to zakładamy pewną stabilizację w porównaniu z poziomami, które widzieliśmy w październiku, jeszcze w listopadzie. To znaczy ten budżet nie kreuje ani dodatkowo istotnie większych bądź mniejszych przychodów ze sprzedaży, czy też wpływu na raportowane wyniki z powodu wahań cen surowców. W porównaniu ze średnią natomiast z całego 2022 roku to jest mniej więcej o 15% mniej w ujęciu złotowym, jeśli chodzi zarówno o aluminium, jak i o petrochemikalia, które wykorzystujemy w produkcji.
Podsumowanie wyników skonsolidowanych na kolejnym slajdzie. Zarówno rok 2022 na tle budżetu na ten rok, jak i kolejny budżet. Tak jak już powiedział pan prezes, przekroczyliśmy założenia budżetowe, bardzo ambitne, na bazie tego, czym spółka dysponuje na dzień dzisiejszy, czyli wszystkimi mocami produkcyjnymi, czyli ponad 800 milionów założonych EBITDA, przekroczyliśmy o około 200 milionów złotych. To wszystko wydarzyło się praktycznie w pierwszym półroczu. Drugie półrocze już było znacznie bliższe budżetowi, a nawet czwarty kwartał już był, jak sygnalizowaliśmy, poniżej założeń budżetowych. W efekcie można powiedzieć, że bez zdarzeń o charakterze niepowtarzalnym ten poziom 800 ponad milionów złotych był taką bazą, którą traktowaliśmy jako ambitna do opracowania budżetu na kolejny rok. I odzwierciedlając widoczne na dzisiaj i przewidywane jeszcze co najmniej na to pierwsze półrocze skutki spowolnienia, zaprezentowaliśmy budżet na 2023 rok, który znowu oznacza kilkunastoprocentowe obniżenie, czyli poziom 721 milionów złotych EBITDA. To jest poziom, tak jak już powiedzieliśmy, spójny ze strategią, więc można powiedzieć, zakładamy wyniki w trudnym otoczeniu, w takim pogarszającym się otoczeniu na poziomie naszej strategii. Koszty finansowe, one będą znaczącym elementem wpływu na nasz rachunek wyników. Praktycznie to, co ujęliśmy w budżecie, to są odsetki od kredytów. I jeśli chodzi o wynik netto, to częściowo będzie uwzględniał niższą stopę podatkową, efektywną stopę podatkową o około 30 milionów złotych. Z tego powodu, że inwestycje, które zaplanowaliśmy zarówno w segmencie SWW, jak i SSA, będą objęte ulgami i będziemy mogli rozpoznać aktywo podatkowe. Kolejny slajd komentuje koszty naszej działalności i tutaj główne pozycje, które przekładają się jednak na możliwość uzyskiwania przez nas rentowności, to surowce, tak jak powiedziałem, 15%, to jest praktycznie stała, można powiedzieć, receptura składu naszych produktów, a 15% to głównie wpływ założeń makroekonomicznych, czyli to, co już mówiłem na początku. I główne pozycje kosztowe. Energia, która wzrośnie nieco ponad 100 milionów złotych, to będzie efekt, jak państwo wiecie, drastycznie rosnących cen energii w roku już 2022. Teraz ten trend się niejako uspokoił, bądź nawet w ostatnich miesiącach odwrócił, ale nie będziemy dysponować już takim benefitem, który w roku 2022 dzięki wcześniejszym zabezpieczeniom cen mieliśmy. Wracamy do poziomów zbliżonych do rynku i to jest głównie efekt zmian cen tych mediów, a nieznacznie tylko efekt wolumenowy. Dwie kolejne znaczące pozycje to świadczenia pracownicze, usługi obce, dość podobne podejście, to znaczy zakładamy jednak w sytuacji wysokiej inflacji, wysokich zmian cen, poziomu wynagrodzeń obiektywnie na rynku panujących, że będziemy musieli te nasze potrzeby tutaj również zaadresować i stąd niejako odzwierciedlające trendy rynkowe założenia w tych pozycjach. Kolejny slajd to podsumowanie działalności finansowej. Tutaj mamy bardzo dobrą wiadomość, bo o ile w tym roku przy tej rekordowym zysku EBITDA dostarczymy około 550 milionów złotych przepływów z działalności operacyjnej, o tyle w budżecie pomimo niższego zysku te przepływy wyniosą blisko 850 milionów złotych, a to dlatego, że spodziewamy się odwrotnych trendów, jeśli chodzi o kapitał obrotowy. W tym roku on bardzo wzrastał, to było ponad 300 milionów złotych. W roku przyszłym zakładamy jego uwolnienie w kwocie około 185 milionów złotych. Jeśli chodzi o inwestycje, to możemy powiedzieć, że inwestycje zaplanowane w strategii na lata 2022-2023
w łącznej kwocie będą zbliżone do tych wykonanych w 2022 i 2023, ale tutaj nieco zmieniliśmy harmonogramy w odpowiedzi na otoczenie rynkowe, mianowicie około 170 milionów złotych to są inwestycje, których nie wykonaliśmy świadomie w roku 2022, przesuwamy je na rok 2023. To są głównie te inwestycje zwiększające nasze moce produkcyjne i wierzymy, że to lepiej będzie odzwierciedlało zapotrzebowanie rynkowe na nasze produkty. Łącznie wydamy blisko 390 milionów złotych na inwestycje. I trzeci główny element przepływów pieniężnych to jest dywidenda. Utrzymaliśmy w tym projekcie prognozy założenie przyjęte w strategii, czyli 85% zysku netto z roku poprzedniego, skonsolidowanego w formie dywidendy. Jak Państwo widzicie, to jest kwota blisko 560 milionów złotych i łącznie to spowoduje, że nasze zadłużenie wzrośnie o około 200 milionów złotych z 1 miliard 250 milionów do około 1 450 milionów w przyszłym roku. Wskaźnik długu netto do EBITDA z powodu niższej zyskowności wyniesie 2, nadal jest to poziom uważany przez nas za bezpieczny, akceptowalny. To też przy tej okazji mogę powiedzieć, że struktura naszego zadłużenia, zarówno jeśli chodzi o terminowość, jak i o waluty, będzie bardzo podobna i praktycznie mamy, w tym roku osiągnęliśmy planowane założenia, czyli zorganizowaliśmy kredytowanie inwestycyjne zarówno dla segmentu SSA, jak i SWW, więc ta sytuacja jest stabilna i bezpieczna. I kolejna, równie ważna jak same wyniki dla nas, część naszego budżetu to są założenia odnośnie naszego zrównoważonego rozwoju. Deklarowaliśmy je w strategii, deklarujemy je każdorocznie. Jesteśmy na drodze do spełnienia założeń przewidzianych na rok 2025 w trzech takich grupach. Jeśli chodzi o środowisko, to mamy wskaźniki, które cele właściwie, jakie sobie stawiamy, żeby obniżyć naszą emisyjność, jeśli chodzi o CO2. Także robimy już zupełnie rzeczy dotyczące bardzo specyficznie naszej działalności, czyli udział, coraz większy udział złomów w wyrobach, które wyciskamy, czyli we wlewkach low carbon kęty. Mamy także cele i zamiary, które tutaj prezentujemy, dalszego zwiększenia ilości budynków, które są certyfikowane jako te przyjazne środowisku, a także w obszarze segmentu opakowań większa możliwość przetwarzania, recyklingu opakowań pochodzących z naszej produkcji. Jeśli chodzi o zaangażowanie społeczne, mamy taką bardzo dobrze odbieraną w lokalnych obszarach inicjatywę, mianowicie społeczne w ramach programu Razem z Grupą. W tym roku tych inicjatyw zrobimy nieco ponad 2 razy więcej, bo aż 70, i jest to też związane z rocznicą, którą w przyszłym roku będzie Grupa Kęty obchodziła, mianowicie 70-lecie. Ale skupiamy się też na dwóch wskaźnikach, które dotyczą bezpośrednio naszego zespołu, nas samych, czyli bezpieczeństwo pracy i rotacja pracowników. Zależy nam na stabilności kadr i bezwzględnie zależy nam na wysokim poziomie bezpieczeństwa. Jesteśmy firmą technologiczną, więc jest to bardzo i ważne, i trudne zadanie. I jeżeli chodzi o tą trzecią grupę, to rzeczywiście stabilna polityka dywidendowa, o tym mówiłem przed chwilą, chcemy ją utrzymać. Oczywiście będziemy analizować bieżącą sytuację, ale potwierdzamy, że w tym projekcie utrzymaliśmy 85-procentową wypłatę dywidendy, a także corocznie zwiększamy liczbę dostawców, którzy potwierdzają spełnianie zasad, które propagujemy, więc ten drugi element także poziom będzie rósł rok do roku. I
Właściwie dwa słowa już tylko podsumowania, trochę żeby nakreślić też to, o czym mówił prezes na początku. To są dwie nasze ostatnie strategie, czyli poprzednia wykonana i ta, którą Państwu zaprezentowaliśmy na koniec 2020 roku. Widać, że te trzy lata z powodów, o których mówiliśmy każdorazowo, no były wyjątkowe. Niewątpliwie nie można było się spodziewać takiej skali zdarzeń o światowym zasięgu. I to pokazuje, że rzeczywiście potrafiliśmy w tych turbulencjach gdzieś się odnaleźć, zachować może sprawniej niż inni i w tych krótkich okresach dostarczyć lepsze wyniki. To, co chcemy pokazać na tym wykresie, to, że strategia stabilna, niezagrożona, nadal nie widzimy ryzyka jej dostarczenia. Wydaje się, że cały czas jesteśmy po stronie bezpiecznej. Cieszymy się z tych trzech lat wyjątkowych, z którymi podzieliliśmy się z akcjonariuszami. Także jest niewątpliwie duża niepewność, która nam towarzyszy dzisiaj. Widząc, co się dzieje na rynku, przyjmujemy realistyczne założenia. Niewątpliwie perspektywy długoterminowe są niezagrożone. Wierzymy w nasze produkty, wierzymy, że założenia strategiczne nie ulegają zmianie. No i na koniec tylko ta warstwa finansowa. Nadal uważamy, że polityka dywidendowa jest dla nas i ważnym zadaniem, i dużą wartością, myślimy, dla wszystkich akcjonariuszy, i wskaźniki finansowe, które prezentujemy, pozwalają nam przypuszczać, że będzie mogła być realizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy tym samym część prezentacyjną. Przejdziemy teraz do pytań, które mogą Państwo zadać poprzez czat w aplikacji. Zgromadziliśmy już kilka pytań, które przysłali Państwo wcześniej, i zaczniemy od takiego ogólnego pytania dotyczącego wpływu przyjęcia lub braku Krajowego Planu Odbudowy na spółkę. Myślę, że super. Pan prezes chciałby... Tak jest. Świetne, to jest świetne pytanie, bo rzeczywiście gdyby Państwo nas zapytali, mamy bardzo realistyczny budżet, ale gdyby Państwo nas zapytali, gdzie spodziewać się jakichś takich zielonych świateł w tunelach, to można powiedzieć tak, że trudno jest wyobrazić sobie, że nasi klienci będą podejmować jakieś inicjatywy inwestycyjne, gdzie będą musieli się zmierzyć z oprocentowaniem kredytów na poziomie, nie wiem, kilkunastu procent. Myślę, że tutaj takiej nadziei nie ma. Mieliśmy nadzieję i mamy nadal, że zostanie podjęte porozumienie z Unią Europejską, bo to zdecydowanie powodowałoby wpłynięcie środków przede wszystkim do gmin, do miast, do powiatów, gdzie rozpoczęłyby się jakieś inicjatywy w infrastrukturze. I to na pewno jest zawsze dobrym napędem dla grupy Kęty. Więc na dzisiaj tego nie ma i wizje są, nie wiem, dla niektórych być może krótkie, dla niektórych długoterminowe, więc owszem, jeżeli takie środki wpłynęłyby, to sądzę, że to by było niezmiernie pożyteczne dla całej gospodarki, dla wszystkich Polaków, a na pewno też dla grupy Kęty, która by z tego skorzystała. Natomiast jeżeli one wpłyną i zostaną rozdzielone przez, w jakiś sposób plany zostaną zatwierdzone w poszczególnych jednostkach gospodarki, no to ich realizacja może rozpocząć się dopiero, podejrzewam, no nie wiem, w drugim półroczu, w ostatnim kwartale tego roku. Także w tym roku raczej efektów ogromnych, jeśli nawet byłby ten program przyjęty, się nie spodziewamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz już bardziej specjalistyczne pytania. Piszemy o dobrej koniunkturze w segmencie wyrobów wyciskanych w ramach stopów twardych. Czy jest jakakolwiek bezinwestycyjna możliwość zwiększenia wolumenu produkcji i sprzedaży w tym zakresie? Nie, powiem krótko, bezinwestycyjnie można oczywiście poprzez jakieś programy wydajnościowe, tak, natomiast
To jest zupełnie inna bajka niż stopy miękkie. Zakładamy dopiero przy prasie 4400, tej, która będzie w roku, na koniec 2023 roku, że ona będzie mogła zamiennie również produkować pewne stopy ze stopów twardych. No, to jest bardzo skomplikowany produkt i można powiedzieć, że to jest prasa i to jest prasa, tylko że te prasy są zupełnie inne. No, nie da się. Część, Piotr, no już teraz w tym roku podjęliście działań takich, które drobnych działań, które pozwalają na zwiększenie wydajności, czy też produkcji. Prowydajnościowe tak. Prowydajnościowe tak, natomiast jeżeli chodzi o wielkie skoki, jeżeli chodzi o tonaż, należałoby to dokonać dużych inwestycji. Jak mówię, ten rynek my śledzimy od iluś tam lat, zawsze był to rynek problematyczny. W tym roku wybuchł ze względu właśnie na wojnę, na zbrojeniówkę, która do tej pory też kulała, a w tym roku można naprawdę bardzo dużo sprzedać. Zresztą powodem tego też jest wypadnięcie z rynku produktów z Rosji. Rosja była do tej pory największym dostawcą stopów twardych na rynek europejski. Dziękuję bardzo. Który element prognozy uznajemy za najbardziej ryzykowny w kontekście wyników? Gdzie jest największe pole, gdzie jest największe ryzyko, że któryś z parametrów się nie zmaterializuje i wpłynie negatywnie na wyniki? Jeśli mam odpowiedź na to pytanie, to gdzie jest największe ryzyko? Powiem tak, że chyba największe, znaczy ryzyko, może wyzwanie moim zdaniem to jest dla SSA, żeby nadrobić eksportem to, co widzimy już dzisiaj, te spadki, które już dzisiaj widzimy w rynku budowlanym w Polsce i wydaje mi się, że tutaj jest ogromne zadanie dla SSA, żeby rzeczywiście osiągnąć w tym roku wzrost i sukces na rynkach eksportowych. Są do tego przygotowani, mają już jednostki działające w terenie, firmy działające w terenie, przedstawicielstwa, no, ale na pewno to nie będzie łatwe, bo tam w Europie Zachodniej to też nie jest tak, że te rynki w tej chwili są bardzo rozgrzane i można tam bez problemu wejść ze sprzedażą swoich produktów. Po prostu będzie bardzo ciężka walka. I podobnie w SWW, jeżeli chodzi o eksport, bo tylko tam możemy szukać dodatkowych zamówień. Podobnie są spółki we Włoszech, jest spółka na Słowenii i tam będziemy w Niemczech będziemy poszukiwać rozwiązań, które pozwolą nam na zwiększenie tonażu i sprzedaży. No, w zasadzie w opakowaniach to już tutaj prezes Lechowicz podjął od kilku lat tą walkę, żeby wsiąść do tego pociągu pod nazwą zmiana struktury opakowań, bo gdyby tego nie segment opakowań giętkich nie zrobił, to moglibyśmy mówić o zupełnym odcięciu nas od branży opakowaniowej, w tej naszej tradycyjnej. I tutaj na szczęście już technolodzy, no wszystkie osoby związane z produkcją w segmencie opakowań giętkich poradzili sobie. Już mogliśmy zaprezentować tym ogromnym koncernom rozwiązania, które są już proekologiczne, które spełniają ich standardy środowiskowe. Natomiast no, BOPP, no to jest wielka niewiadoma, są koniunktury, to jest walka każdego dnia o każde zamówienie. Mogę tylko życzyć segmentowi, żeby udało mu się tych zamówień ze świata ściągnąć jak najwięcej i zrealizować budżet. Dziękuję. Dziękuję. Kolejne pytanie dotyczy marży EBITDA. Uczestnik dzisiejszej konferencji zwraca uwagę, że w historii w ciągu ostatnich 15 lat tak niskiej marży nie osiągaliśmy, jaką zaplanowaliśmy na rok 2023. Nawet w roku kryzysu 2008 ta marża była wyższa. Czy wynika to z ostrożnego podejścia? Jeżeli tak, to czy można się spodziewać, że finalnie będzie ona wyższa?
Ja może powiem tak, że ona nie była. Trzeba pamiętać o tym, że wcześniej troszeczkę mieliśmy, na pewno mieliśmy mniejszą siłę rażenia i byliśmy skupieni, ja to nazywam takim dosyć małym, kompaktowym zakładem. Pamiętam tamten czas, gdy przyszedł kryzys, to nie była wielka sala narad, to było kilka osób, kilka podmiotów, krótkie spotkanie, szybkie zejście z zadłużenia, umocnienie się, jeżeli chodzi o standing finansowy i rzeczywiście jako taki silny gracz wtedy nawet wspieranie w trudnych momentach naszych klientów, którzy mieli kłopoty finansowe, płacowe. Pracowaliśmy troszeczkę jak prawie bank kredytowy, więc mieliśmy prawo do winszowania sobie wyższych marż. Natomiast dzisiaj jesteśmy już ogromną grupą kapitałową, która pracuje w wielu obszarach i na które już takiego wpływu nie mamy. To już nie jest takie działanie jak wówczas, trochę głównie oparte na rynku polskim, gdzie te kontakty bezpośrednio z klientami mieliśmy, natomiast tutaj jest jedna wielka niewiadoma wpływu na marżę, na wspomniane już tyle razy folii BOPP nie mamy, także to na to lub również no nie da się też walczyć o marżę, jeżeli walczy się o rynek jednocześnie. W tej chwili skupiamy się na walce o rynek. Naprawdę naszym głównym zadaniem to nie jest spoglądanie na ten jeden rok, bo Państwo sobie doskonale zdają sprawę, że gdyby chodziło o śmierć i życie, to prawdopodobnie można, nie wiem, dokonać wielu cięć kosztów, irracjonalnych na ogół, cięć pracowników. One są krótkoterminowe, rzeczywiście zarząd pokazałby lepszy budżet na ten rok, tylko wyszedłby z tego roku tak poobijany, z tak poobcinanymi kompetencjami i osłabiony, że w momencie, gdy przyszłoby do odwrotu sytuacji rynkowej, pojawiłaby się koniunktura, no to okazałoby się, że brakuje nam technologów, brakuje nam rozwoju, brakuje nam nowych produktów. My, proszę zauważyć, z niczego nie rezygnujemy. W pełnej sprawności, z pełnymi kompetencjami chcemy przejść 2023 rok. Naprawdę to jest jedyny rok, to jest jeden tylko rok w całej historii firmy i tutaj się na jednym roku moim zdaniem nie ma co tak skupiać, opierać. I to, co wcześniej Państwu powiedziałem, jeżeli nasze cząstkowe budżety pozwoliły nam na złożenie takiego budżetu, to nie mamy prawa koloryzować i malować trawy na zielono i przychodzić do Państwa, bo to nie jest po pierwsze ani w DNA tej firmy, ani w DNA tego zarządu. My zawsze, jak Państwo pytacie, szczerze do bólu przedstawialiśmy to, co widzimy z rynku, a to jest to, co pokazujemy Państwu, to jest to, co o czym powiedzieli nam handlowcy, o czym powiedziała nam produkcja. Tutaj nie ma nic zakamuflowanego, jesteśmy absolutnie szczerzy wobec wszystkich naszych akcjonariuszy, bo tak po prostu przyzwoicie wypada. I to nie mówię nawet wobec akcjonariuszy, od których zależy nasz byt, bo to są duże fundusze, które sobie na ogół poradzą, ale wobec nawet przysłowiowego Kowalskiego, który sobie kupił 10 akcji i uważa, że z tej dywidendy fajnie, bo zawsze co roku mu jakiś grosz wpadnie. I wobec tego człowieka chcemy być w porządku. Taką mamy wiedzę na dzisiaj i taką wiedzę dzisiaj Państwu prezentujemy. To ja może jeszcze dwa słowa dodam w tym temacie, jeśli można, biorąc pod uwagę specyfikę naszego segmentu. Powiem Państwu tylko, że w ciągu ostatnich 7 lat Aluprof kupował aluminium w cenie między 10 a 12 zł za kilogram. W tej chwili jest to cena między 20 a 21 zł. Oczywiście w ciągu ostatnich 1,5 roku dokonaliśmy 4 podwyżek i według mnie nasze produkty, jak również wiele innych produktów w branży budowlanej osiągnęło już poziom maksymalny, trudno akceptowalny przez klienta. W związku z tym tutaj pole do kolejnych podwyżek jest bardzo, bardzo ograniczone. Mimo tego, że spodziewamy się wyższych kosztów produkcji związanych z energią i z kosztami pracy. Więc proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj ta marża, o której mówiliśmy jeszcze, nie wiem, 2, 3, 4 lata temu, przy tych zmianach cen surowców, no powoduje, że nie jesteśmy w stanie tutaj zagwarantować takiej wysokości marży jak poprzednio. W związku z tym jakiekolwiek, i to jest też ryzyko, o które tutaj Państwo pytali, o które też wspomniał prezes, jakikolwiek dalszy wzrost cen surowców, no niestety będzie
obarczony dużym ryzykiem, brakiem możliwości wprowadzenia podwyżek w rynku. No i stąd po prostu zakładane przez nas, przynajmniej w naszym segmencie, w przyszłym roku niższe marże. Może segment opakowań giętkich również? Oczywiście. Dwa słowa w tym temacie. W zasadzie pan prezes odpowiedział na to pytanie również w naszym imieniu. Niemniej chciałbym jednak wrócić do wątku folii BOPP, czyli Alupol Films. Proszę państwa, ten biznes dzięki zdarzeniom nadzwyczajnym w ostatnich latach generował bardzo wysoką EBITDA. W ubiegłym roku było to około 150 milionów, w tym roku to było około 180 milionów. Tutaj uprzedzając pytanie, dlaczego taka, a nie inna EBITDA skonsolidowana segmentu. W przyszłym roku planujemy, że ten wskaźnik wyniesie 50 milionów złotych. Jest to zgodne z założeniami strategii, a także założeniami, które podjęliśmy, decydując się na tę inwestycję. Taka ciekawostka dla państwa, gdyż uczestniczyliście, partycypowaliście, w zasadzie śledziliście tę inwestycję od samego początku, a przynajmniej większość z państwa, to zapewne pamiętacie, że to jest inwestycja typu Greenfield, z którą ruszyliśmy w roku 2017. Ta inwestycja całkowicie zwróciła się w roku 2021 przy ROIC 40%. Czego życzę wszystkim inwestorom w Polsce. Dziękuję. To jeszcze na koniec segment wyrobów wyciskanych. Czy marże mogą być wyższe? No, zrobimy wszystko, żeby były. Natomiast no, budowaliśmy ten budżet w oparciu o plan sprzedaży, w oparciu o kolejnych konkretnych klientów, o ich potrzeby, jakie mogą być w roku następnym, o to, jakie ceny będą mogli zapłacić. I na dzień dzisiejszy faktycznie ta marża wygląda w ten sposób. Ale tak na pewno będziemy starali się, żeby było to więcej. Tu jeszcze jedno uzupełnienie odnośnie tego roku kryzysowego 2008. Wtedy ceny aluminium były o prawie 1000 dolarów niższe, co no ewidentnie wpływa na poziom procentowy marży, ponieważ automatycznie rośnie nam baza surowcowa, więc również ten element trzeba brać pod uwagę, porównując marże w ujęciu procentowym, nie wartościowym. Im wyższa baza surowcowa, tym dla nas niższy poziom marży procentowej. W roku 2008 baza surowcowa była znacznie niżej, więc łatwiej było osiągnąć marżę na poziomie 15, a nawet 16%, jaką zanotowaliśmy w 2008 roku. W chwili obecnej no ten poziom, który prognozujemy, czyli w granicach 14%, jest robiony przy innych założeniach makroekonomicznych. Kolejne pytanie do segmentu opakowań giętkich. Czy strategia do 2025 roku zakłada tak szybkie przejście rynku opakowań na niskomarżowe produkty? Czy może, mówiąc, że strategia do 2025 roku jest niezagrożona, zakładają państwo, że inne segmenty nadrobią wynik segmentu opakowań giętkich? Marża w segmencie opakowań giętkich nie jest niska. To jest pierwsza sprawa. W budżecie na rok 2023 zakładamy, sięgnie ona 19% EBITDA, co jest wynikiem zdecydowanie ponad rynek. I część dalsza pytania? Nie, no pytanie generalnie dotyczyło tego, czy my zakładaliśmy to przejście w strategii na eko i czy... Oczywiście to jest kompilacja marż BOPP i Flexible Packaging. BOPP w strategii było zakładana marża na poziomie EBITDA 13%, w opakowaniach 23%, czyli czy zakładaliśmy? Tak, zakładaliśmy, natomiast będziemy obserwować, w jakim tempie ta transformacja rynku będzie postępować. Teraz dla państwa informacji, około 15%, w zasadzie stało się to w ciągu jednego roku, opakowań drukowanych, to są już te rozwiązania jednorodne, proekologiczne, charakteryzujące się niższą wartością
dodaną, ale te marże są w dalszym ciągu bardzo satysfakcjonujące. Zakładamy, że w przyszłym roku będziemy pracować na uśrednionej marży na poziomie EBITDA 17% versus 19% założona w strategii. Ale to są oczywiście inne opakowania, więc one są po prostu dużo droższe, stąd masa zysku, masa EBITDA generowane jest wyższa niż założona w strategii, czyli ta kompilacja jest pozytywna w końcowym rozrachunku. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że w opublikowanej strategii cel dla segmentu opakowań giętkich na 2025 rok na poziomie EBITDA to było 202 miliony złotych. Także abstrahując od procentów, które podkreślamy za każdym razem, zależą od bazy surowcowej, jeżeli chodzi o masę zysku, które miał wypracować segment opakowań giętkich, w chwili obecnej jesteśmy tak naprawdę bardzo blisko tego celu 3 lata wcześniej. Dziękuję bardzo. I następne pytanie. Czy da się skwantyfikować wysokość wydatków na badania i rozwój w segmentach? Czy jest jakaś stała polityka, na przykład mówiąca, że co roku wydaje się X% na badania i rozwój? To chyba najbardziej dotyczy segmentów systemów aluminiowych, jeżeli chodzi o badania i rozwój, bo my chyba tym najbardziej się w grupie zajmujemy. Nie przewidujemy stałych procentów, jeżeli chodzi o wydatki związane z tym obszarem. Natomiast w budżecie za każdym razem uwzględniamy planowane na przyszłym roku prace związane właśnie z wprowadzeniem nowych produktów, z ich badaniem, z testami w kraju i za granicy. W związku z tym ten plan inwestycyjny związany z wprowadzaniem nowych produktów, ich wydatków jest za każdym razem inny i za każdym razem dostosowany do potrzeb rynków krajowych i eksportowych. W związku z tym, odpowiadając na pytanie, nie mamy jasno określonych z wyprzedzeniem stałych procentowych udziałów wydatków związanych z badaniem i rozwojem. Ale to w zasadzie dotyczy wszystkich segmentów, dlatego że nie jest to jedna fiks kwota zależna, powiedzmy, od wypracowanej EBITDA czy zysku netto. To jest każdorazowo, tworzy się ten plan, tworząc budżet. On jest związany z inwestycjami. Tam jest pozycja, w której mówimy o rozwoju i czasami bywa tak w danym roku, jak w ostatnich latach, nawet w przypadku opakowań, żeby nadążyć za trendem i żeby być w kursie, jeżeli chodzi o prośrodowiskowe opakowania, to na pewno te wydatki były każdorazowo wyższe, aniżeli w latach poprzednich i to na pewno tak jest. Jeżeli mówimy o SWW, to również powstało laboratorium i teraz w przypadku pojawiających się coraz większej ilości zamówień z automotive, tutaj ta działalność rozwojowa na pewno też jest, te wydatki są wyższe, ale tak jak powiedział wcześniej prezes Grela, nie jest to taka fix cyfra, którą na stałe co roku mamy wpisaną w budżecie. Dziękuję bardzo. Pytanie dotyczące rozkładu zysku EBITDA w przyszłym roku versus ten rok. Mówimy o poprawie w drugiej połowie 2023 roku. Czy w związku z tym należy się spodziewać, że zaraportowany w przyszłym roku w drugim półroczu EBITDA będzie wyższa od drugiego półrocza tego roku? Tu rzeczywiście rozkład zarówno w tym i w przyszłym roku nie będzie równomierny między półroczami. W tym roku, przypominam, mieliśmy taką proporcję 600 milionów pierwsze półrocze ponad i 400 milionów drugie półrocze, czyli gorsze. W przyszłym roku zakładamy gorsze pierwsze półrocze, o czym wszyscy tutaj panowie już mówili, bo tak się ułoży rynek i to jest wtedy ta proporcja, powiedzmy, ponad 300 milionów, a drugie półrocze zbliżone do tego, do drugiego półrocza 2022, czyli 400. Czyli mam proporcję 6-4, w przyszłym roku 3-4, można powiedzieć. Tak chyba myślę ogólnie można. Odwrotny trend. Dziękuję. I koszty energii. Jaka część energii i gazu w prognozie założono, że będzie kupowana na rynku spot, a jaka część jest już zabezpieczona?
Zabezpieczone mamy około 3/4, jeśli chodzi o gaz na rok 2023 i blisko 60%, jeśli chodzi o energię elektryczną, przy czym my nie planujemy zakupu spotowego całej brakującej ilości, tylko zgodnie z polityką, którą sobie przyjęliśmy sukcesywnie, mamy pewne przedziały i pewne okresy, w których uzupełniamy ten poziom. Oczywiście no, na dzień dzisiejszy wydaje się, że w ostatnich tygodniach widać, że warto chwilę zaczekać, bo ten trend jest nieco lepszy niż był na przykład miesiąc temu. Ale przed końcem roku sukcesywnie, cyklicznie, przed końcem roku systematycznie będziemy mieli zabezpieczony cały rok. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie z obszaru finansów. Jaka jest wrażliwość prognozy EBITDA na zmianę kursu USD-PLN, na przykład 10-procentowej zmiany? No, jak Państwo wiecie, my generujemy euro, a wydajemy dolary, więc na dolara nasza ekspozycja to jest krótka pozycja, więc 10%, czyli mniej więcej 45 groszy, powiedzmy wahnięcie dolara, czyli osłabienie złotówki, to dla nas koszt około 50 milionów złotych w skali roku. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że to by musiało być odchylenie, które dotyczy tylko dolara, czyli złoty osłabia się tylko do dolara albo umacnia, a nie dotyczy euro, bo wtedy, kiedy to jest proporcjonalna zmiana zarówno do dolara, jak i do euro, to ta ekspozycja niejako się kompensuje, jest wtedy dla nas no, mała, powiedzmy, to jest ekspozycja rzędu kilku milionów w walucie. Dziękuję. Kolejne pytanie dotyczące finansów. Czy w zaprezentowanym szacunku czwartego kwartału były ujęte jakieś zdarzenia jednorazowe w którymś z segmentów? Nie, to jest wynik, który obejmuje już właściwie 11 miesięcy wykonania i prognozę grudnia. Nie spodziewamy się żadnych nadzwyczajnych, nietypowych rzeczy. Kolejne pytanie dotyczące finansów. Czy grupa planuje zmniejszenie zadłużenia w dłuższym terminie? I jak wzrost stóp procentowych wpływa na koszty finansowe spółki? Szanowni Państwo, my mamy tą politykę dość stabilną, to znaczy jednym z kluczowych elementów i strategii każdorocznego budżetu jest wypłata dywidendy, a jednocześnie mówimy, że generujemy wystarczająco duże zyski, aby mieć pozycję bilansową pozwalającą nam na zorganizowanie finansowania na nasze inwestycje, czyli finansujemy się z długu bankowego, a dzielimy się dywidendami z akcjonariuszami, więc to jest taka standardowa nasza polityka i oczywiście poziom długu w roku, w którym EBITDA jest niższa niż w roku poprzednim, no choćby z tego powodu ten wskaźnik net debt do EBITDA nam rośnie. Jeśli chodzi o koszty odsetkowe, przyjęliśmy około, jak widzicie Państwo też z rachunku wyników zaprezentowanego, te koszty finansowe podawane 90, wynik na działalności finansowej 92 miliony to są praktycznie odsetki, więc z tego wynika, że mamy mniej więcej można przyjąć na dzisiaj 8% koszt długu i on jest pewną kompilacją długu złotowego i powiedzmy 1/4 czy 30% długu eurowego, dzięki czemu te odsetki są efektywnie nieco niższe niż tylko w złotówkach. Dziękuję bardzo. Pytanie do segmentu wyrobów wyciskanych. Czy postrzegacie Państwo napływ profili z Turcji jako długoterminowy problem strukturalny, czy jest to tylko przejściowe ryzyko i czy spodziewacie się Państwo podejmowania jakichś systemowych działań, żeby ten napływ ograniczać? Napływ profili z Turcji w tym roku było bardzo duże zagrożenie, bo przybyło do Europy około 500 000 ton
Widzimy, że ten trend utrzyma się na pewno w roku 2023 i patrząc na skalę inwestycji w Turcji może się rozwijać w dalszym ciągu. Jest kwestia tylko tego, jak podejdzie w tej chwili Europa do importu tych profili tureckich do Europy. Działamy poprzez Polskie Stowarzyszenie Producentów Aluminium, działamy poprzez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Aluminium. Jest to temat znany. Giganci tacy jak Hydro również pracują tutaj razem z nimi, mogę powiedzieć, czy pracujemy z nimi na temat zablokowania dla nas, dla nas momentami dumpingowych cen, dumpingowych profili, które wpływają z Turcji. Dziękuję. W prognozie na 2023 rok grupa założyła 9% wzrost świadczeń pracowniczych. A jak wygląda zmiana w ilości etatów rok do roku? To jest bardzo nieznaczna zmiana. Nieznaczna zmiana, ona wynika głównie w obszarze SWW w związku z planowanymi inwestycjami. To jest w skali grupy, gdzie już mamy 5,5 tysiąca pracowników, kilkadziesiąt osób. 56 dokładnie. Kolejne pytanie również dotyczy styku kosztów pracy oraz usług obcych. Czy planujemy jakieś zmiany w polityce korzystania z firm, z agencji pośrednictwa w roku 2003 do roku 2002? Czy będzie to mniejsza skala, większa skala? Jak wyglądają szacowane koszty versus planowana realizacja w 2022 roku? Będzie wyrobów wyciskanych? Dobrze, jeżeli chodzi o segment wyrobów wyciskanych, jeżeli chcemy wyprodukować więcej ton niż w roku 2022, musimy mieć rozpędzone wszystkie urządzenia i maszyny przez cały rok. Dodatkowo wchodzą nam też nowe projekty na Słowenii. To, co mówiłem, te 56 osób, to jest obsada pras, jednej prasy, która startuje już w marcu, plus obsada linii do produkcji elementów dla Fiskera. Natomiast jeżeli chcemy wyprodukować 90 tysięcy ton, czyli 6 tysięcy ton więcej niż w roku 2022, to będziemy potrzebować ludzi. Jest pytanie, ten outsourcing będzie droższy ze względu na to, że dwukrotnie w roku 2023 wzrasta nam płaca minimalna, a outsourcing jest rozliczany w oparciu o płace minimalne. W naszym segmencie zakładamy spadek ilościowy sprzedaży, jak Państwu wcześniej mówiliśmy, co skutkuje z tym, że przewidzieliśmy 48% spadek, jeżeli chodzi o ilość pracowników tymczasowych z agencji tymczasowych i 3% spadek pracowników fizycznych, mimo tego, że uruchamiamy w przyszłym roku dwie linie lakiernicze, dzięki czemu przerzucamy znaczną część usług lakierowania na zewnątrz do tej pory do własnych struktur, a mimo wszystko, tak jak powiedziałem, ograniczamy liczbę pracowników o 3% i 48% pracowników tymczasowych. Grupa Lupol nie korzysta z usług agencji pracowników tymczasowych i zakładamy status quo, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych na przyszły rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy posiadacie panowie informacje na temat sytuacji w konkurencji? Czy w firmach konkurencyjnych przewiduje się spadki zatrudnienia w roku 2023 ze względu na spodziewane spadki w ilości produkcji? Jeśli chodzi o konkurencję segmentu wyrobów wyciskanych, czyli jeżeli patrzymy na firmy polskie i firmy europejskie, bo konkurujemy również na rynku europejskim, w niektórych firmach jest znaczący spadek zamówień, kilkudziesięcioprocentowy,
co powoduje również automatycznie spadek zatrudnienia w tych firmach. Widzimy też te pierwsze ruchy, pojawiają się ludzie, którzy z pewnym doświadczeniem w jakichś naszych firmach konkurencyjnych wchodzą na rynek. Ale to wiąże się wszystko z wolumenem. U nas zatrudnienie podąża za wolumenem, czyli za tonami, które produkujemy. Jeśli chodzi o branżę opakowań, nie spotkałem się, żeby któryś z naszych konkurentów planował redukcję zatrudnienia. Dziękuję. W naszym segmencie no chyba warto tutaj może w tym miejscu powiedzieć o ruchach wśród konkurencji, może nie związanych na tyle z redukcją zatrudnienia, co jak pewnie Państwo gdzieś tam słyszeli w komunikatach oficjalnych, firma Weka kupiła firmę Poncio, czyli firma produkująca PCV kupiła firmę produkującą aluminium. Na rynku niemieckim jeden z dużych producentów, firma Hug, została przejęta przez firmę Hydro, przez grupę Hydro. W związku z tym mówię tutaj o tego typu ruchach na ten moment. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś redukcje zatrudnienia na większą skalę niż to, co przewidzieliśmy my w Aluprofie, takie sygnały do nas nie docierały. Dziękuję bardzo. Czy w 2023 roku jest możliwe odwrócenie odpisów na zakład w Borodiance? W 2023, jeśli patrzymy na założenia finansowe, to takiej możliwości nie ma. Ja tylko przypomnę, że my utworzyliśmy około 50 milionów odpisów w pierwszym kwartale, następnie około 30 już blisko, czy 25, przepraszam, odwróciliśmy, więc tak naprawdę to jest tylko odpis na środki trwałe. My w budżecie zakładamy, że Borodianka funkcjonuje naprawdę w bardzo ograniczonym zakresie, na tyle, żeby utrzymać się, no ale raczej bez zmiany sytuacji radykalnej, czyli zakończenia wojny, liczbowo nie będzie ten odpis mógł być odwrócony. Dziękuję. Jak wygląda obecnie widoczność portfela zamówień? Czy są to nadal, jest to nadal kilka tygodni, 2 do 4 tygodni, czy jest może dłuższy? Gdyby zechcieli się panowie wypowiedzieć w poszczególnych segmentach. Jeżeli chodzi o segment wyrobów wyciskanych, my widzimy początek lutego, natomiast jest to bardzo zniekształcone poprzez okres świąteczno-noworoczny i wszystkie remonty i przeglądy urządzeń. Tradycyjnie na przełomie roku dokonujemy takich grubych remontów, grubych przeglądów urządzeń. Urządzenia niektóre już się zatrzymały, wejdziemy w styczeń też niepełną obsadą urządzeń, one będą odpalane. To powoduje, że ten wizja tych terminowości jest, powiedzmy, zadowalająca, natomiast jest, trzeba by tu pominąć ten efekt tego przerwy świąteczno-noworocznej. Grupa Lupol, segment opakowań 2 do 3 tygodni i segment Folibo PP również 2 do 3 tygodni horyzont. Dziękuję. Podobnie jest w segmencie systemów aluminiowych. Nam od 2 kwartałów udało się dostosować nasze moce logistyczne do potrzeb rynku, w związku z tym wróciliśmy do naszego 2-tygodniowego terminu dostaw do klientów i w takim horyzoncie 2-3 tygodniowym obserwujemy nasz portfel zleceń na ten moment. Dziękuję bardzo. Czy rok 2023 w ocenie zarządu to dołek koniunktury w horyzoncie strategii? Czy możliwe są jakieś inne scenariusze i ten dołek się przedłuży na rok 2024? Znaczy zakładamy, że to jest dołek, że 2023 będzie takim no, wyraźnym dołkiem po tym szalonym 2022 rokiem, po prostu naturalnym spowolnieniem, gdzie troszeczkę trzeba nabrać oddechu i mamy nadzieję, że pojawią się środki z Unii Europejskiej i one mogą spowodować, że rzeczywiście 2024 już będzie obfitował w zamówienia w obszarze budowlanym, ogólnobudowlanym, a to powinno nam zdecydowanie pomóc.
Dziękuję. Jeszcze kilka pytań dotyczących dywidendy. Wydaje się, że na rynku otworzy się w roku 2023 okienko dla ciekawych ewentualnych akwizycji. Czy może to oznaczać rekomendacje wypłaty niższej dywidendy niż to jest zapisane w polityce dywidendowej? Zawsze istnieje takie porozumienie z akcjonariuszami, że jeżeli spółka rzeczywiście miałaby absolutnie ciekawą pozycję akwizycyjną firmy do przejęcia, to taka rozmowa, myślę, zawsze jest możliwa i taka propozycja ze strony zarządu również jest możliwa. Jeżeli ta akwizycja nie była, nie można było przeprowadzić tej akwizycji ze środków własnych, z kredytów i musielibyśmy dla utrzymania zdrowego bilansu zmniejszyć wypłatę dywidendy lub jej nie wypłacać, to myślę, że na takie różne strony akcjonariuszy moglibyśmy liczyć. Ze względu na ruchy na aluminium oraz na premiach wlewkowych marża procentowa może być wskaźnikiem zaburzonym. Czy możemy przedstawić marżę EBITDA na tonę w segmencie, jak ona wyglądała historycznie od początku realizacji tej strategii albo lub jeszcze wcześniej i jak planujemy dalej? To jest właśnie dobre pytanie, bo te marże procentowe w segmencie wyrobów wyciskanych w zależności od tego, po ile jest giełda, mogą być takie lub mogą być takie. Ważne są te marże jednostkowe, które my oglądamy właśnie od 20 ponad lat i to, które mamy założone do strategii 25. I teraz patrząc na spike room słuchaczy, bo słucha też konkurencja. To jest trochę nasza kuchnia, także może... To nie chcę tak głęboko wchodzić do tej kuchni. No to zamknijmy drzwi. Ale jesteśmy zadowoleni, powiem tak, że jesteśmy, z tego co założyliśmy, jesteśmy zadowoleni. A gdyby dokonać prostego podzielenia EBITDA przez wartość ton, które co każdy roku... Każdy może sobie to zrobić. Okej. Dobrze. W takim razie to pozostawiamy kalkulacji osoby, która zadała to pytanie. Jak wygląda możliwość, jak wygląda zakładana możliwość przeniesienia wzrostu kosztów energii na klientów, bo co do zasady koszty energii nie są wliczone w formuły cenowe, szczególnie w SWW. Czy istnieją jakieś porozumienia z klientami, że te koszty energii będą przenoszone? Jakie jest założenie co do tego? Założenie jest takie, że staramy się przenieść te koszty energii, koszty gazu, koszty prądu, które dostajemy. To jest normalna polityka cenowa. W niektórych wypadkach te koszty energii, zwłaszcza w automotive, są bardzo wyszczególnione i tutaj to idzie z automatu. Oczywiście ten proces trwa uzgadniania tych wielkości, jakie to są, ale akurat w przypadku automotive jest to proces transparentny, gdzie pokazujemy te wzrosty energii i cała branża opiera się właśnie na też wzrostach i te wzrosty akceptuje. Na pozostałych, no to jest kwestia już takich rozmów handlowych. My zakładamy, że powinniśmy przenieść jakąś część przynajmniej podwyżki kosztów energii, no w zależności od tego, jaki klient zaakceptuje, jaką cenę zaakceptuje. Ja przypomnę, że w naszej formule cenowej ten element naszej premii przerobowej zawiera wszelkie koszty, zawiera również koszty energii, które ponosimy i tutaj regulujemy
ceny, jeżeli chodzi o nasze produkty. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że Kwiet ma na stole oferty z 8 krajów Europy, w którym w każdym był inny poziom podwyżek kosztów energii i to można powiedzieć, że trudno jest o tym rozmawiać. Rozmawia się o cenie. To, co się udało rzeczywiście wpisać, prawda, to koszty przerobu i oparcie o surowiec, potem też kiedyś odlewek. Ja bym nie chciał znowu tak głęboko wchodzić w kuchnię, tak w jaki sposób się sprzedaje i co się pokazuje, jakie koszty. Panie Piotrze, dlaczego nie uczestniczył pan w procesie przejęcia Ponzio? Takie pytanie. Dlaczego? Dlaczego Piotr miał to przejąć? Nie wiem. Znaczy chyba znaczy, tak, ja pytanie tak, dotyczy do naszego segmentu. To znaczy tak, my wiedzieliśmy o tym procesie nieoficjalnie. Oficjalnie nigdy nie zostaliśmy zaproszeni do tego procesu. Choć prowadziliśmy rozmowy. I mieliśmy otrzymać papier, ale chodzi, nie będę. Jest wiele takich czynników wynikających, powiedzmy, z takiej bardzo długiej naszej współpracy pomiędzy grupą Kęty a firmą Poncio, bo firma Poncio jest klientem, jest jednocześnie klientem i jednocześnie jest konkurentem grupy Kęty. I to spowodowało, że nigdy nie zostaliśmy oficjalnie zaproszeni do tego procesu. A czy istnieje niebezpieczeństwo, to jest kolejne pytanie, że ta sprzedaż, która była lokowana w Ponzio, zostanie skasowana po przejęciu przez firmę Weka? Ale Weka nie jest producentem profili aluminiowych. Ale może mieć jakąś taką politykę, że już nie będzie akceptowała konkurencji. No ale to, znaczy firma Ponzio ma ulokowane kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset, może nawet pod 1000 matryc. Więc przeniesienie nagle takiego, jest to długa współpraca, pewne ścieżki logistyczne są wyrobione, jakościowo jest to bardzo dobry produkt, który my oferujemy. No i teraz rynkowo, no to chyba tylko ambicjonalnie można byłoby szukać jakichś innych rozwiązań. A odejście firmy Ponzio to jaki procent spadku sprzedaży? Na procent? No to jak procenty? No mniej więcej. To jest koło 1%. 1%. No 1 do 2%. Dobrze, dziękuję. Chyba już ostatnie, jedno z ostatnich pytań. W segmencie systemów aluminiowych zakładamy 6% spadek przychodów, a jak wygląda ten spadek lub wzrost w wymiarze ilościowym? Wygląda dokładnie tak samo. Nie spodziewamy się tutaj ruchów cenowych, ewentualnie drobnej korekty w dół. To, co widzimy po tym, co się dzieje w rynku od kilku miesięcy i ruchach konkurencji. Mimo, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, wyższych cen energii, gazu i tak dalej, nam będzie niezmiernie ciężko przenieść to na rynek, bo ceny według mnie i według uczestników rynku osiągnęły już poziom maksymalnie akceptowalny przez klienta. W związku z tym tu ewentualne korekty cenników będą chyba odbywały się raczej niestety w dół. Krótko mówiąc, podsumowując, i na sprzedaży ilościowej i wartościowej mamy założony podobny spadek 6%. Może wrócę do tego wątku firmy Poncio, tak żeby państwo mieli świadomość i rozumieli, że to nie jest tak, że my nie byliśmy na bieżąco z tym tematem. Kwestia jest taka, po pierwsze, że właściciel firmy, który sprzedawał istotny pakiet, nie do końca wyobrażał sobie, żeby jego firma Poncio, którą zbudował od zera, weszła w struktury spółki giełdowej, gdzie jest drugi systemodawca, czyli wiodący systemodawca na rynku Aluprof, no bo to w jakiś sposób zagrażałoby i mogłoby zagrażać rozwojowi systemu jego dziecka, które stworzył. Także to jest pierwsza rzecz, więc struktury, w które się zdecydował, czyli firmy prowadzonej przez rodzinę, firmy Weka, która ma tylko system tworzywowy i można powiedzieć w tym momencie dla nich tym drogowskazem i rozwiązaniami w aluminium będzie Poncio, no było po prostu lepszym rozwiązaniem niż wejście w struktury takiej grupy kapitałowej jak nasza. Czyli, że zakup firmy z branży przetwórstwa aluminium przez firmę
produkującej plastiki potwierdza długoterminowe perspektywy dla aluminium. Tak, tak, to bardzo przemyślana decyzja jest i rzeczywiście na pewno większa determinacja niż kogoś, kto, a determinacja to jest kwestia też potem, większa determinacja, może tak powiem, aniżeli nasza, gdzie my już system mamy i my się na systemach znamy dosyć dobrze. Tak, i tym optymistycznym akcentem, czyli podkreśleniem długoterminowych perspektyw dla branży przetwórstwa aluminium, zakończyliśmy część dotyczącą pytań. Jeżeli na któreś nie odpowiedzieliśmy, bardzo proszę o podesłanie ich ponownie na moją skrzynkę mailową. Postaram się zorganizować odpowiedź od panów. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej konferencji. Tak jak pan prezes powiedział, szczególnie w gorącym przedświątecznym czasie. Czy pan prezes na zakończenie coś chciałby jeszcze dodać? Podziękować wszystkim za cały rok, za to, że państwo z nami są. Podziękować wszystkim pracownikom, bo też słuchają naszej konferencji. I naprawdę doskonały rok. Z dobrymi humorami, można powiedzieć, go kończymy. Podejmujemy rękawice, walczymy w tym trudnym 2023 roku. Możemy sobie, proszę państwa, tylko życzyć przede wszystkim zdrowia, zdrowych, wesołych, szczęśliwych świąt w najbliższym gronie i do zobaczenia w kolejnym roku. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo.